świętować piękną, kulturalną, złotą jesień, która nas czeka, do której się intensywnie przygotowujemy. Przedstawimy dzisiaj szereg propozycji właśnie jesiennych Miejskiego Domu Kultury, a przedstawią je koordynatorzy poszczególnych wydarzeń, nad którymi właśnie pracujemy. Jako pierwszą zapraszam panią Aleksandrę Kopp, która jest koordynatorem festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam Państwu przybliżyć festiwal, który odbędzie się tego roku na jesieni. Festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0, który jest reaktywacją festiwalu odbywającego się w Stalowej Woli w latach 1975-1980. Festiwalu stworzonego przez Krzysztofa Drobę, który miał młodym muzykom, młodym kompozytorom umożliwić przedstawienie swojej twórczości. My odnosimy się do tej tradycji. Nasz festiwal organizowany przez Miejski Dom Kultury i przez konglomerat kompozytorski M4, w którego skład wchodzi Anna Maria Huszcza, Paweł Siek oraz Marcin Albert Steczkowski oraz Grzegorz Paluch, który jest polskim menadżerem kultury. Mamy przyjemność przedstawić program tego festiwalu w tym roku. Festiwal będzie się składał z trzech modułów. Pierwszy moduł jest to moduł konkursowy, w którego skład wchodzi konkurs kompozytorski. Drugi moduł jest to moduł edukacyjny, w którym będą brały udział stalowowolskie chóry oraz społeczność stalowowolska. Trzeci moduł jest to moduł, na którym będą występować wspaniali polscy współcześni artyści. Moduł kompozytorski jest organizowany przez Miejski Dom Kultury oraz przez konglomerat M4. Zaprosiliśmy do jury konkursu laureatów festiwalu roku 75 Aleksandra Eugeniusza Knapika i Aleksandra Lasonia. W skład jury również będzie wchodził Zygmunt Krause, wybitny polski kompozytor i pianista. Również w skład jury wchodzi stalowowolska znana dyrygentka Ewa Strusińska oraz jako sekretarz Paweł Siek, przedstawiciel młodego pokolenia kompozytorskiego. Do konkursu zapraszamy uczestników, kompozytorów, którzy urodzili się po 1985 roku. Będzie to dla nich również taka przestrzeń do pokazania swojej twórczości. Moduł edukacyjny będzie się składał z dwóch warsztatów. Pierwszy warsztat będzie to crowd music, w którym będą brały udział stalowowolskie chóry. Już zaproszony do projektu, już mamy pierwsze zgłoszenia. Będą to warsztaty i efektem warsztatów będzie koncert, który będzie nazywał się Synergia. Będzie polegał on na wykonaniu utworu skomponowanego przez konglomerat M4 i który poprowadzi Liliana Krych. Wybitna młoda dyrygentka, która na co dzień współpracuje z Warszawską Operą Kameralną, z warszawskim środowiskiem muzycznym. Drugim zagadnieniem w warsztatach będzie stalowowolska pocztówka muzyczna, która zaprasza do współpracy wszystkich chętnych ze społeczności stalowowolskiej. Warsztaty będą polegały na łowieniu dźwięków w Stalowej Woli, później na montowaniu tych dźwięków i obrazu i powstanie 12 krótkich filmów muzycznych i wizualnych, które później będzie można rozesłać do swoich przyjaciół, znajomych, które oczywiście również będą pokazane na naszych stronach, mediach społecznościowych i przedstawione będą podczas festiwalu. Trzecim modułem jest
moduł, w którym będą występować zespoły. Festiwal będzie się odbywał w dniach 27 i 28 listopada. Jest to piątek i sobota. W materiałach, które przygotowaliśmy dla Państwa, wszystkie informacje są dostępne. 27 listopada o godzinie 17 na sali widowiskowej odbędzie się koncert Synergii, czyli efekt warsztatów. Tytuł jest Crowd Music i wystąpią Stalowo-Wolskie Chóry oraz Sepia Ensemble. Jest to poznański zespół grający muzykę współczesną. Planujemy bardzo ciekawy występ z dużą ilością wykonawców, która będzie ustawiona na sali koncertowej. Już serdecznie zapraszamy. O 20 godzinie zaplanowany jest recital Zygmunta Krause, który, tak jak mówiłam wcześniej, będzie zasiadał w komisji również konkursowej i z czego bardzo się cieszymy. Następnego dnia przeniesiemy się do innej przestrzeni, przeniesiemy się do klasztoru w Rozwadowie, gdzie zabrzmi muzyka wokalna, muzyka a cappella, która będzie przedstawiona przez zespół Promodern. Jest to sekset wokalny złożony z wybitnych wokalistów działających w obrębie warszawskim i przedstawi on nam polską współczesną muzykę wokalną. Jest to naprawdę przepiękne wydarzenie, które myślę w tej przestrzeni wybrzmi doskonale. I nasz program zostanie zakończony koncertem finałowym konkursu kompozytorskiego, który zadyryguje pani Ewa Strusińska. Bardzo cieszymy się z każdej współpracy, ze współpracy z zdolnymi ludźmi ze Stalowej Woli. Całą wizualizację i wszystkie projekty graficzne przygotował Jakub Wojnarowski, z którym mamy wspaniałą współpracę i który długo już współpracuje z Miejskim Domem Kultury. Cieszymy się z tego, że pani Ewa Strusińska również przyjedzie na koncerty, z tego, że Zygmunt Krause objął też swoim patronatem i też przyjedzie do naszego miejsca i miasta na swój recital i weźmie udział w konkursie kompozytorskim. Zapraszamy Państwa serdecznie, ponieważ jest to wydarzenie nie tylko muzyczne, ale również historyczne. Chcemy reaktywować, odbudować festiwal, który dał szansę bardzo wielu młodym ludziom na to, żeby poznać wspaniałą polską muzykę, który dał szansę zaistnieć i którzy do dzisiaj uprawiają tę muzykę. Bardzo Państwu dziękuję. A promowany będzie tylko w Polsce, czy poza też? Festiwal w tym roku ze względu na COVID jest festiwalem ogólnopolskim. W planie mieliśmy festiwal ogólnoeuropejski. Zapraszaliśmy wstępnie zespoły z Czech, z Niemiec. Niestety musieliśmy z tego zrezygnować ze względu na sytuację pandemiczną. Oczywiście, że tak. Konkursowo oczywiście, że można, natomiast chodzi o tą sferę koncertową. Dziękuję. Tak, proszę Państwa, tym leitmotivem, który łączy wszystkie wydarzenia, to na pewno jest grafiki są Kuby Wojnarowskiego. Gdyż opracowała się do wszystkich naszych wydarzeń zasadnicze logotypy oraz reżim sanitarny i tu pracujemy cały czas pod bacznym okiem Rafała Latawca, który w Miejskim Domu Kultury zajmuje się właśnie tą sferą i przygotowuje poszczególne wydarzenia tak, ażeby były zgodne z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi dla tego typu działalności. Także Rafał jest z nami, jakby były jakieś pytania, to bardzo proszę kierować i Rafał jest do dyspozycji. A teraz zapraszam Katarzynę Pawłowską i będziemy rozmawiali o relacjach piątych międzypokoleniowych spotkaniach teatralnych.
Dzień dobry Państwu. Przed nami piąte relacje, piąte międzypokoleniowe spotkania teatralne, na które zapraszamy w dniach 16-20 września. Wszystko będzie odbywało się na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. I właśnie tutaj też będą spektakle, ponieważ główną osią festiwalu jest konkurs na najlepszy spektakl międzypokoleniowy i właśnie teraz prowadzimy nabór. Jeszcze do 20 lipca zbieramy i czekamy na spektakle amatorskich teatrów. Jeżeli chodzi o zmiany tegoroczne, to jakby zawęziliśmy grupę aktorów występujących na scenie i spektakli, na które czekamy, ponieważ interesują nas spektakle, w których występuje na scenie maksymalnie 10 osób. To też oczywiście warunki, z jakimi przyszło nam się mierzyć, nas do tego obligują. Jeżeli chodzi o nabór, to interesują nas teatry, które są albo międzypokoleniowe, ale albo takie, które w swoich realizacjach scenicznych poruszają problem międzypokoleniowości lub nawiązują w jakiś sposób do naszego tematu przewodniego, ponieważ od pierwszej edycji festiwalu właśnie wybieramy taki temat przewodni. W tym roku jest to dziecięca naiwność, temat inspirowany tekstem Stanisława Barańczaka, właśnie o tym samym tytule. W tekście tym Barańczak opisuje i w ogóle nawiązuje, analizuje, można powiedzieć, utwór Adama Warzyka i odwołuje się w ogóle do sytuacji, która w 50-tych latach wzburzyła w ogóle życiem literackim i w ogóle artystycznym w Polsce. Jeżeli chodzi o program festiwalu, to poza spektaklami, które wybierzemy i które Państwo też będą mieli okazję poznać w pierwszych dniach sierpnia, będziemy też zapraszali na spotkania tematyczne, czyli nie będzie ich dużo w tym roku też ze względu na ograniczony czas i chęć zapewnienia właśnie naszym widzom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa, ale będzie wprowadzenie do tematu przewodniego i będzie też nawiązanie do, można powiedzieć, tożsamości naszego miejsca, do Miejskiego Domu Kultury. To na finisz, ale to też jeszcze, że tak powiem, o wszystkim będziemy Państwa informować. Poza prezentacjami konkursowymi będzie też podsumowanie festiwalu w postaci gali. To co roku jakby, że tak powiem, przebieg jest podobny. Zwykle podsumowaniem też festiwalu jest spektakl mistrzowski lub koncert nawiązujący w jakiś sposób do tematu przewodniego. Tak będzie właśnie w tym roku. W tym roku będziemy podsumowywać festiwal koncertem Mateusza Łojka. Jakby o tym też jeszcze Państwo się dowiedzą, ponieważ, że tak powiem, podobny motyw też jest w festiwalu Tyrmanda, ale jeżeli chodzi o nasz temat przewodni, to właśnie chcieliśmy go zwieńczyć nawiązaniem do twórczości właśnie też Leopolda Tyrmanda. Także tutaj, jeżeli chodzi o Mateusza Łojka, to taka interpretacja właśnie tego, co miał nam do powiedzenia Leopold Tyrmand. Poza tym w tym roku będzie po raz pierwszy obradowało młodzieżowe jury, takie jury społeczne, do którego nabór będziemy prowadzić jeszcze w lipcu. Także zaprosimy młodzież stalowowolską do tego, żeby oceniała, wypowiadała się, dyskutowała o spektaklach, które zaproponujemy. Czyli będziemy mieli i będziemy słuchać tego, co mają nam do powiedzenia tak jurorzy profesjonalni, jak i młodzież oglądająca spektakle. Poza tym, jeżeli chodzi o taki plus, można powiedzieć, dla teatrów, które się do nas zgłoszą i które wybierzemy już do konkursu, będzie jakby możliwość dłuższego porozmawiania i w ogóle poomawiania własnych właśnie realizacji, ponieważ na każdych omówieniach będziemy brali na warsztat po dwa spektakle. Do tej pory jakby ten czas był krótki i może nie dało się w sposób wyczerpujący o wszystkim porozmawiać. Mam nadzieję, że teraz po prostu będzie więcej tego czasu i więcej nasi uczestnicy właśnie na tym skorzystają. Poza tym też od pierwszej edycji towarzyszy nam Nagroda Publiczności. Poza tym, że jest to nagroda finansowa, to także jakby takim dodatkiem symbolicznym jest szal festiwalowy.
który wykonują w trakcie festiwalu widzowie. W tym roku będziemy się starali już przygotować część tego szala właśnie przed festiwalem, żeby się też wyrobić z nim. Zwykle to jest kilkumetrowy szal, którym może się owinąć cały zespół zwycięzców właśnie. Będziemy też właśnie, a propos naszej nagrody publiczności, będziemy prosić właśnie mieszkańców o przygotowanie wcześniej kilku fragmentów, natomiast na festiwalu będziemy łączyć wszystkie elementy, żeby powstał właśnie nasz już wspomniany wcześniej, przepraszam bardzo, szal festiwalowy. I może jeszcze jedną taką rzeczą, która też nam towarzyszy od pierwszej edycji festiwalu, jest wolontariat festiwalowy. Może on być międzypokoleniowy. Do tej pory jakby były dwie główne grupy, które tworzyły nasz wolontariat festiwalowy, i była to młodzież, a także wspierało nas mocno UTW, Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jakby miał okazję i w ogóle włączał się w przygotowanie właśnie szala i w taki mini warsztat dla naszych widzów, ponieważ może tutaj powiem, że nie trzeba od razu umieć szydełkować. Po prostu wystarczy przyjść, będą osoby, które pewnych rzeczy nauczą. Będziemy też chcieli po prostu w okolicznościach przyrody część tego szala wykonać wcześniej. Także zachęcam do śledzenia informacji u nas na stronie, na Facebooku i do włączenia się do tej właśnie inicjatywy. Jeszcze może dodam, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, również dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na relacje. Też dofinansował nasz festiwal, dofinansowało Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Także to są takie dodatkowe może informacje. Czy coś ewentualnie? Dziękuję Kasi Pawłowskiej. I teraz mocno wejdziemy. Spędziłem dzisiaj życie w tramwajach, których naturą jest brud i cierpienie. Wzajemna nienawiść zostawia na ścianach krzyczące wygranej walki o siedzenie. Wyzwala ludzi z najgorszych instynktów, sprawia, że nie chcesz patrzeć na brata. Ślepa żąda pchania się do dobytku, tu nawet chrześcijanina to padł szatan. Jeżdżę cały dzień, ruchome miasta pełne chamów, ktoś z ukrytym wstecznym psem, jak opętany naród ten. Nie wierzę w to, co widzę. Czekam na koniec do góry, by to opisać potrzeba znać. Nie większej literaturki, nie ma co się dziwić. Czerwonym to na rękę, bo wystarczy umyć szybę, żeby było tak pięknie. A przy okazji brawa, fanfary, pochody, girlandy, wódeczka i śpiewy. Tylko w tym ustroju tak łatwo giną problemy. Ruszyła maszyna przez śniegi i błoto, musi działać jak alkohol. Stara, zadbana i trudna jak szalet. Komuna upadnie, on pojedzie dalej. Ja lubię bale, dale szare. Nie pasuje mi do duszy, czeka, a swój przystanek będzie wystarczająco duży, żeby wysiąść, rozmasować kości uraz bez pośpiechu i wiedzy politbiura. Może wyciszymy? Na skruzowanej Nowogrodzkiej francuskie wina i kotlet. Za niewielkie pieniądze, a czerwona zaraza zajada Polskę. Pokój ma 2x3 z hakiem. Proszę Państwa, to było intro, które już wcześniej miało swoje intro, czyli zapowiedź udziału w naszych wydarzeniach Mateusza Łojka. Oto właśnie Mateusz Łojek, autor tego właśnie songu. Od niedawna pracownik naszej pracowni intermedialnej, a oprócz tego raper pod nazwą EUJK, czyli Mateusz Łojek.
który intensywnie przystąpił do pracy w tejże pracowni, również jako artysta i współtwórca festiwalu Tyrmanda oraz kluczowego koncertu finałowego, który będzie wieńczył relacje. No może bezpośrednio kilka słów. Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Zajmuję się przygotowaniem, tak jak pan dyrektor wspomniał, materiału na koncert 11 września, który jest taką moim komentarzem, rapowym komentarzem do twórczości Leopolda Tyrmanda. Jest to projekt, który dał mi dużo wyzwań z racji tego, że jest ogromna przepaść i czasowa, i społeczna. I też nie ukrywam wiele, wiele takich elementów, z którymi dopiero musiałem się zapoznać. Ale bardzo ciekawy projekt, w który się dość mocno zaangażowałem. Muzycznie to będzie 7 utworów. Koncert będzie trwał około 30 minut. Jego nazwa to Dyletantyzm. Myślę, że świetnie pasuje, no z racji też książki Zapiski dyletanta. No i też trochę występuję w roli takiego dyletanta. Nie ukrywam, z racji tego, że jest to literatura zupełnie nie moja. Aczkolwiek wszedłem w nią i spróbuję to jakoś to skomentować i się wcielić troszeczkę czasami w pewne sytuacje. Tak krótko, co mogą Państwo znaleźć w takim materiale. Będzie to mocno rapowy materiał, nie ukrywam, że nie chcę tutaj robić takich skrętów w stronę innych gatunków muzyki, bo jednak jest to moja muzyka. Natomiast tekstowo będę nawiązywał do sytuacji, jakie możemy przeczytać, o jakich możemy przeczytać w dzienniku 1954. No i jest to na przykład opis pokoju Leopolda Tyrmanda. Jest to opis na przykład sytuacji z 24 stycznia, kiedy dyrektor Wesołego Miasteczka na swoich imieninach zabiera grupę huczną tutaj, no, w stanie takiej bankietowej nieważkości. I oni na takiej wielkiej karuzeli na przykład usypiają, motorniczym jest ten dyrektor. No i po 2 godzinach pogotowie ściąga tych ludzi. Wszyscy mają odmrożone stopy, bo kiedy on usnął, to w pierwszej fazie rzucali w niego butami, żeby jakby tego motorniczego, czyli dyrektora, obudzić, skrzypka bodajże. Także no jest tutaj wiele komicznych sytuacji. Też jakby staram się znaleźć jakiś wspólny mianownik między twórczością Tyrmanda, a tym, co się dzieje teraz, no i tym środowiskiem, w którym żyję na co dzień. W zasadzie to chyba tyle. Muzycznie też dość ciekawie odpowiadam za warstwę muzyczną. Staram się też nawiązać do jazzu jako coś, co jest z Tyrmandem bardzo mocno związane. Są tutaj sample żywcem wyciągnięte z Coltrane'a, które gdzieś tam krótko zapętlam i dodaję do tego swoją muzykę. Mam nadzieję, że zarówno fani rapu, jak i fani Leopolda Tyrmanda, jak i ogólnie fani muzyki, każdy znajdzie coś dla siebie. No i będzie też to inspirujące dla wielu innych. Dziękuję. Proszę Państwa, Mateusz był chyba predysponowany do tego rodzaju wyzwania, bowiem już od dawna nosi skarpetki à la Tyrmand, zupełnie nieświadomie, ale tak mu się przydarza, czyli kolorowe i różne. Na dzisiejszą okoliczność, na okoliczność festiwalu też zachęcam Państwa, żeby to, co jest domeną było, czyli skarpetki kolorowe w paski Leopolda Tyrmanda, stosować jako wyróżnik, jako ci, którzy są wtajemniczeni. Także zapraszam na festiwal do stosowania takiego właśnie elementu. I Tyrmanda, cóż, Tyrmanda jest niesamowita wielość jego zainteresowań, jego dziedzin, w których się doskonale czuł i doskonale sztukę uprawiał. My skupimy się w Stalowej Woli na literaturze, jazzie i architekturze. Dlaczego taki zestaw? No, festiwali jazzowych i literackich w Stalowej Woli jeszcze nie było i warto mieszkańcom takie święto przygotować i zaprosić, gdyż są to fantastyczne, piękne wydarzenia. I architektura, bo chcemy o tym dużo mówić, wykorzystać Tyrmanda, wykorzystać tego, że jest rok Tyrmanda, zachęcić do jego literatury, i której jest dużo opisów architektury czy czasów, w jakich powstawał nasz Dom Kultury. Chcemy, aby poprzez Tyrmanda zrozumieć, dlaczego powstał taki Dom Kultury w Stalowej Woli i te bloki, które wyglądają, jak wyglądają, żeby dotarło do nas, że inne wtedy nie mogły powstać. Była jedyna metoda, że każda sztuka musiała być socjalistyczna w treści, narodowa w formie
i takie właśnie wytwory wtedy sztuki się działy. Jeśli chodzi o literaturę, no jest też fantastycznie tutaj, że przyjedzie Filip Springler, Beata Chomontowska, czy choćby Paweł Sołtys, znany również muzycznie jako Pablo Pavo. Oni będą reprezentowali nurt literacki. Jeśli chodzi o jazz, będzie to trio Wojciecha Karolaka oraz program Tyrmand to Jazz oraz poznany przez Państwa EUJK. I spinał to będzie, i w ogóle cały spinał będzie jako dobry duch festiwalu Hirek Wrona, który jest nieprawdopodobnym fanem Tyrmanda i z radością przyjął zaproszenie na ten festiwal. Także i część muzyczną, sam będzie miał również prezentację muzyki, które jest fanem i którą się zajmuje, oraz będzie te wszystkie muzyczne sytuacje zapowiadał i będzie brał udział w licznych dyskusjach. Jeśli chodzi o architekturę, mamy dwóch konserwatorów zabytków, czyli z Krakowa i byłego konserwatora wojewódzkiego z Rzeszowa, czyli panią Stojak i pana Siwka, plus Beata Chomontowska i Ania Cymer, które zajmują się w swojej twórczości architekturą, i dzięki nim dotrzemy do pewnych wniosków o literaturze, o architekturze, która do tej pory była pomijana, bo zachwycamy się przed wojnem, a to jest architektura, która teraz otacza z lat 1949-1955. I o tej architekturze będziemy rozmawiać. No to chyba tyle, chyba że jakieś pytanie jest, jeśli chodzi o Tyrmanda. Materiał będziemy oczywiście przesyłać na bieżąco. Jak widać, zadanie dofinansowane jest, to co widać na planszy za mną, z tego bardzo się cieszymy i dziękujemy. I teraz, proszę Państwa, została już wywołana pracownia intermedialna, której pracownikiem jest Mateusz. Powstała na jesieni ubiegłego roku jako efekt projektu MOW, dzięki któremu mieliśmy odnowioną fasadę, ale też właśnie dzięki temu projektowi były fundusze, żeby powołać pracownię intermedialną, i od maja tego roku szefową tejże pracowni jest Roxana Bąk. Zapraszam Roxanę, bo też jest projekt związany z tą pracownią, który również ma dofinansowanie z ministerstwa. Dzień dobry. Tak jak powiedział nasz dyrektor, pracownia intermedialna powstała całkiem niedawno, działa od jesieni, ale działa już całkiem intensywnie. Sama pracownia jest nie tylko pomieszczeniem, ale też działem, gdzie tworzymy chociażby takie rzeczy, jakie możemy zobaczyć za nami. Pracownia składa się z pokoju warsztatowego, w którym zapraszamy młodzież szkolną, dzieci w wieku szkolnym, ale także dorosłych do udziału w działaniach edukacyjnych. Drugim pomieszczeniem pracowni jest już pracownia komputerowa, w której dzieją się działania twórcze. Jako ekipa pracowni towarzyszymy wszystkim działom artystycznym, działowi projektów, działowi technicznemu, w tym, aby usprawnić nasze wydarzenia, a także tworzyć materiały promocyjne, które później mogą Państwo oglądać w internecie. Chcemy, aby Dom Kultury wszedł w tą epokę nowoczesności, więc wymaga to od nas pewnych umiejętności komputerowych. I wnioskowaliśmy do Narodowego Centrum Kultury, abyśmy mogli uzyskać środki na szkolenia dla osób, które pracują właśnie przy wytwarzaniu takich materiałów. Udało nam się uzyskać 45 tysięcy złotych, z których przeznaczymy tą pulę na właśnie szkolenia z obróbki materiałów wideo, dźwiękowych i tym podobnych, czyli tych właśnie intermediów, które widzimy w nazwie samej pracowni. Towarzyszyliśmy takim działaniom jak spektakl mikołajkowy, gdzie cała scenografia była właśnie stworzona przez nas, była wyświetlana na ekranie LED, który był wmontowany w scenografię. Tak samo towarzyszymy działaniom na tarasie, gdzie ekipa pracowni stara się urozmaicić koncert o efekty wizualne. Towarzyszymy też naszym teatrom, które choć
w tej sytuacji nie mogły być oglądane, nie mogliśmy zaprosić Państwa przez parę ostatnich miesięcy do oglądania działalności naszych grup amatorskich, artystycznych, ale mogliśmy zobaczyć ich działania w internecie, więc w ten sposób przenosimy się do sfery właśnie sieci. I właśnie pan Mateusz Łojek również dołączył do nas jako osoba kreatywna i takie osoby kreatywne chcemy przyszłościowo zapraszać do nas, jeżeli już na to pozwolą nam warunki, do wspólnego tworzenia rzeczy ciekawych. Będziemy digitalizować nasze zasoby dziedzictwa kulturowego regionu, a później w kreatywny sposób je obrabiać i udostępniać mieszkańcom, a także udostępniać je do dalszych działań propagowania tej wiedzy o naszych zasobach, które mamy, które są jeszcze nieodkryte, a możemy użyć naszych mediów do tego, żeby w atrakcyjny sposób zachęcić młodzież, mieszkańców do tego, żeby poznawać głębiej swój region. I cieszymy się na te szkolenia, które poszerzą nasze umiejętności, choć też pracownia przyświeca nam zasada edukacji pozaformalnej, czyli każdy z nas uczy się dodatkowo umiejętności, nabywa je w własnym zakresie, ponieważ ta wiedza jest ogólnodostępna w epoce też open source'owej, gdzie całą wiedzę możemy znaleźć w internecie i sami się poduczyć. Natomiast te szkolenia na pewno pozwolą nam zwiększyć poziom tych działań i przedstawiać Państwu, jak i całemu miastu i też na skalę całego kraju przedstawić Dom Kultury w najlepszym świetle. Jeżeli chodzi o bajki lasowiackie, jesteśmy już za pierwszym etapem konkursu, czyli wyłoniliśmy osoby, które przedstawią... Dobrze, to może na ten temat powie Izabela Wrzosek-Wermińska, która zarządza projektem, ale tak, pracownia jest w trakcie już oczekiwania na finałowe prace i będziemy mogli przedstawić już we wrześniu, tak. Tak, proszę Państwa, w tle za Roxaną właśnie była prezentacja projektu pod tytułem Legenda o lasowiackim sercu. Była to spontaniczna akcja Roxany i zespołu z wykorzystaniem potencjałów, jakie mają pracownicy Domu Kultury. Na tyle spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ta baś, że postanowiliśmy ten wątek kontynuować i napisaliśmy projekt do programu ministra, czyli Kultura w sieci. Uzyskaliśmy dofinansowanie, także te baśnie będziemy kontynuować i kontynuujemy, ale o tym odpowie koordynatorka Izabela Wrzosek-Wrzesińska. Dzień dobry. Tak jak powiedział pan dyrektor, projekt Teraz Lasowiacy Legendy w sieci to jest właśnie pokłosie takiego naszego właśnie zrywu, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach podczas pandemii. Spontanicznie pracownia poprosiła nas o różne materiały i tak naprawdę wymyśliła właśnie bajkę o lasowiackim sercu, zanimowała ją. Wywarło to bardzo fajny odzew w mediach, na stronie naszej internetowej, na Facebooku. Bardzo dużo było pozytywnych opinii i nam się też taka praca spodobała. Takie korzystanie z naszych zasobów i to, że potrafiliśmy to zrobić kreatywnie, więc skorzystaliśmy z okienka, które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otworzyło w postaci programu grantowego Kultura w sieci. Mogliśmy pozyskać środki na działania właśnie w sieci, na działania w internecie, żeby krzewić tę kulturę właśnie tam w czasach tych trudnych dla kultury. Więc postanowiliśmy ten temat kontynuować, pociągnąć. Zebraliśmy bajki. Bajki są pozyskane od Muzeum Regionalnego w Rzeszowie. Są to oryginalne bajki, baśnie, legendy, podania ludowe pochodzące właśnie z tych regionów, pochodzące z regionów nazywanych lasowiackimi, czyli między Wisłą a Sanem, też tutaj rzeka Łęk, czy Jamnica, Jastkowice. To są te miejscowości, z których pozyskaliśmy oryginalne podania. Ich jest cztery fajne naprawdę bajki, fajne baśnie,
które zostaną przez pracownię intermedialną właśnie w taki sposób, jak bajka o lasowiackim sercu, zanimowane, a zanimowane zostaną tym razem nie nasze ilustracje, tylko ilustracje, które zostały nadesłane przez mieszkańców. W ramach projektu zorganizowaliśmy konkurs na ilustracje właśnie do bajek. 30 prac od mieszkańców. Wybraliśmy oczywiście te, które uznaliśmy za właściwe. Tak naprawdę konkurs jest nadal w toku. Teraz jest wykonawcy prac pracują właśnie nad nimi, wykańczają je. I we wrześniu będziemy mieli wielki finał tej akcji, czyli będziemy mogli zobaczyć 4 baśnie lasowiackie. Oprócz tego do każdej bajki zostanie opracowany taki pakiet edukacyjny, coś, co przybliży nam kulturę ludową, coś, co przybliży nam symbole, alegorie, które są zawarte w tych bajkach, ponieważ to nie są takie tylko zwykłe bajeczki. Tutaj oczywiście posiłkujemy się specjalistą, etnologiem, który nam objaśnia te bajki. Będzie na pewno coś do pobrania ze strony dla starszych, dla młodszych, coś do fajnego opracowania sobie tych tematów. A już w temacie opracowania, to również po premierze bajek nastąpią spotkania live. Spotkania live z osobami, które te bajki czytać będą. A bajki czytać będą osoby znane. Zachęcamy do tego. Myślę, że nie będę zdradzać na razie. Będziemy również z tymi osobami rozmawiać. Będą to troszkę takie rozważania filozoficzne, to może zbyt dużo powiedziane, ale rozważania o tym naszym życiu, o tym, jak ta ludowość wpływa na nas, jak my wpływamy na ludowość, jak to lasowiactwo tak naprawdę w nas nadal tkwi, w mieszkańcach tego regionu, chociaż my tego tak naprawdę nie wiemy, bo kultura lasowiacka nie jest tak rozpowszechniona jak na przykład kultura śląska, kultura kaszubska, o której dużo wiemy, możemy się z nią identyfikować, mogą się z nią identyfikować mieszkańcy tych regionów. Natomiast kultura lasowiacka jest taką uznawaną za ubogą, za biedną, ale tak naprawdę dużo tych elementów istnieje nadal w świadomości tutaj społeczeństwa. My nawet o tym nie wiemy i my teraz chcemy właśnie poprzez ten projekt odkrywać to. I odkryjemy to poprzez sam tekst tych bajek oraz poprzez właśnie rozmowy z zaproszonymi gośćmi, które odbędą się właśnie we wrześniu. Od połowy września będzie można śledzić nasze media społecznościowe i tam będziemy co tydzień zamieszczać gotową bajkę oraz live, w którym będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Stalowej Woli na żywo, będą mogli zadawać pytania, będą mogli dyskutować wirtualnie z naszymi rozmówcami. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa alternatywa właśnie dla kultury w sieci, kultury, która nie może być blisko nas, nie może nas dotykać fizycznie, może nas dotykać wirtualnie. Myślę, że to tyle. Bardzo się cieszymy. Tak faktycznie jest. To jest wiedza, którą trzeba rozpowszechniać. Bardzo się z tego cieszymy. O to nam chodzi. To może tytułem komentarza właśnie do tej, bo nasza koleżanka, o której wspomniała Iza, czyli Patrycja Laskowska-Chyła, no, zajmuje się dokładnie lasowiakami i z jej badań wynika, że ta pamięć nasza wstecz jest do 50 lat. I także jeśli pada hasło lasowiacy, to najczęściej odpowiadają ludzie, że to właśnie lasowiacy, skąd się wzięli i tak dalej, zespołu pieśni i tańca i od restauracji. Natomiast nie ma wiedzy, że to są dawni mieszkańcy Puszczy Sandomierskiej. Także to, co pani w tej chwili skomentowała, jest to jak najlepszy przykład tej właśnie tezy, tego spostrzeżenia, że tak, lasowiacy, bo jest zespół pieśni i tańca. Natomiast no, ta wiedza o wiele głębsza jest i jest zapomniana, a naprawdę jest piękna, bogata, tajemnicza. Mieszkańcy żyli w oderwaniu od
dróg, od miast, pojawiali się jako egzotyczni ludzie na targach w Rozwadowie i tak dalej, bo po kilku miesiącach siedzenia i życia w tym lesie, gdy się wyszli do miasta, no to rzeczywiście byli egzotyczni. Dziękuję. I proszę Państwa, jeszcze projekt, który się dzieje na bieżąco i dzisiaj jest właśnie ogłoszony nabór, czyli Domy Kultury Plus. Także Kasia Pawłowska, zapraszam. Będą Państwo mieli mnie dosyć, ale cóż. No, po raz drugi będę do Państwa teraz mówić, ponieważ chciałam jeszcze powiedzieć o takim programie, który jest chyba najbardziej, albo przynajmniej bardzo, skierowany właśnie do mieszkańców. Chodzi o gabinet Józefa Żmudy Czas na Pomysł, projekt, który jest realizowany w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2020. Tu może przypomnę, że w roku 2014 również jakby realizowaliśmy ten program. Ta różnica, jakby różnica, jaka jest między tamtą realizacją a obecną, to odbiorcy naszych działań, ponieważ w roku 2014 wychodziliśmy z propozycją zgłoszenia inicjatyw do wszystkich mieszkańców w każdym wieku, ale głównie wzięli udział i zaproponowali swoje inicjatywy dorośli. Tym razem kierujemy nasz nabór pomysłów na młodzieżowe właśnie inicjatywy kulturalne właśnie do młodzieży. Aby zacząć w ogóle taki nabór i pierwszy etap realizacji tego programu właśnie zakłada dowiedzenie się, czego potrzebuje młodzież, w czym bierze udział, co lubi w Stalowej Woli, gdzie spędza czas i tym podobne, czyli przeprowadzenie diagnozy uczestnictwa młodzieży w kulturze. To mamy już za sobą. Obecnie przygotowywany jest właśnie raport z tej diagnozy. Tak, narzędzia badawcze, jak i raport z diagnozy przygotowuje dla nas Weronika Idzikowska, animatorka kultury, badaczka, pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury. Jeżeli chodzi o nabór, który, jak już pan dyrektor wcześniej powiedział, startuje właśnie dzisiaj, to kierujemy go głównie do osób w wieku 15-25 lat, ale także do dorosłych, którzy z osobami w tym wieku pracują. Swoje inicjatywy można zgłaszać do końca lipca, ale też nie jest tak, że jak ktoś nie ma pomysłu, to nie może się do nas zgłosić, bo jesteśmy otwarci też na tych, którzy po prostu chcą się gdzieś włączyć i fajnie podziałać. Jeżeli chodzi o nasze zasady zgłaszania nam takich propozycji, to dzisiaj też pojawi się u nas na stronie taki pomysłowy regulamin. Przyjęliśmy taką zasadę, że tak regulamin, jak i wszystkie dokumenty, może to tak brzmi bardzo oficjalnie, ale te rzeczy, które wyznaczają pewne ramy naszego naboru, będą jak najbardziej przystępne. Także nasz regulamin jest jednostronicowy, jak Państwo widzą. Karta, podobnie to jest jedna kartka, ale jeżeli chodzi o, że tak powiem, to co trzeba uzupełnić, to jest na pierwszej stronie, jeżeli chodzi o sam pomysł. Druga to jest pomysłowa ekipa, czyli osoby, które z danym pomysłem do nas przychodzą. Ci, którzy nie mają jeszcze pomysłu, jeżeli się do nas zgłoszą, a jest taka szansa na spotkaniach informacyjnych w przyszłym tygodniu, dwa są online w poniedziałek i piątek, czyli 13 i 17 lipca. Natomiast jedno jest stacjonarne tutaj na tarasie w środę 15 lipca o 16:30. Na wszystkie spotkania informacyjne należy się wcześniej zapisać, także takie zapisy już są od ponad tygodnia u nas na stronie. Można się też dowiedzieć, może też będzie okazja, żeby poznać kogoś, z kim się właśnie jakąś inicjatywę zgłosi. My też będziemy pomagali dopracowywać wszystkie pomysły. Będziemy też pomagali na każdym etapie wypełniania chociażby tej karty pomysłu. Także tutaj nie ma co się obawiać. Po prostu kto chce działać, kto ma chociaż jakieś przykładowe swoje zainteresowania, które chce realizować i rozwijać, to zapraszamy tak na spotkania informacyjne, jak i na indywidualne konsultacje, ponieważ w czasie trwania naboru takie prowadzimy. Wystarczy napisać maila, zadzwonić i się umówimy na takie właśnie konsultacje. Jeżeli chodzi o same inicjatywy, to budżet na jedną inicjatywę wybraną już to może wynosić 500 do 6000 zł, także
jakby tyle przeznaczamy na jedną inicjatywę, a budżet wszystkich inicjatyw, które wybierzemy, łączny budżet to 20 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o to, ile inicjatyw wybierzemy, to jakby będziemy się starali wybrać od 4 do 7. Takie minimum, na którym nam zależy, to jest liczba 3, ale no, jeżeli na przykład pojawi się dużo ciekawych inicjatyw, to będziemy się starali jak najwięcej z nich zrealizować lub w razie na przykład niemożliwości zrealizowania wszystkich, będziemy starali się je łączyć, także zachęcam do udziału i właśnie realizowania swoich marzeń, myślę, po części. Też. Aha, i jeszcze może jedna istotna kwestia to termin realizacji wybranych już inicjatyw, ponieważ wyboru dokonamy do 15 sierpnia, a realizowane pomysły na inicjatywy, młodzieżowe inicjatywy kulturalne będą w miesiącach wrzesień, październik, listopad. Także wtedy możemy się spodziewać właśnie takiej młodzieżowej dawki energii. Mam nadzieję, że ją po prostu zobaczymy i odkryjemy. Także myślę, że póki co to wszystko z mojej strony. Chyba, że mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, to służę. Jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, to tematyczna, jakby jeżeli chodzi o tematy, to jest dowolność. My do regulaminu wpisaliśmy jakby takie krótkie punkty, które wynikają właśnie z diagnozy prowadzonej do tej pory, ale to są bardziej rodzaje inicjatyw, czyli takie inicjatywy, które pozwalają młodzieży i dorosłym współpracować, ale współpracować na tych samych warunkach. Po prostu każdy z partnerów jest równy w tych inicjatywach. Poza tym, jeżeli są to pomysły zgłaszane przez dorosłych, to dobrze by było, żeby były i jakby no na to zwracamy uwagę, żeby były skonsultowane z młodzieżą, żeby były tak naprawdę nie dla młodzieży, a z młodzieżą właśnie. Poza tym no, interesuje nas spędzanie wspólnie czasu na wspólnym działaniu właśnie. Też w diagnozie pojawiła się potrzeba jakby kontaktu z innymi i to właśnie młodzież podkreślała, ale także z otoczeniem. Właśnie jeżeli chodzi o obcowanie z naturą, relaks, to te rzeczy się pojawiły i tego też będziemy w inicjatywach szukać. No, istotne jest też dla nas rozwijanie po prostu zainteresowań młodych osób. Czyli głównie nasz wzrok kieruje się w stronę młodzieży i im chcemy tutaj oddać pole po prostu. Także jeżeli dorośli, to jak najbardziej, ale z grupką młodzieży. Jeżeli chodzi też o ekipy, tutaj może dodam to, co inni będą mogli w karcie doczytać. Jeżeli chodzi o pomysłowe ekipy, to w takiej ekipie może znaleźć się od 2 do 5 osób plus opiekun, czyli osoba pełnoletnia. A w ekipie, w tej młodzieżowej grupie, nawet jeżeli jakby tej młodzieżowej ekipie, trzeba jakby i dobrze by było, żeby młodzież sobie wybrała lidera. Osobę, która jakby będzie no takim, nie wiem jak to określić. O, dziękuję bardzo, właśnie koordynatorem tego wydarzenia, no, z którą też głównie będziemy się kontaktować i pewne rzeczy ustalać. Także 5 młodzieży maksymalnie plus 1 opiekun. Tak to, jeżeli wśród młodzieży będzie osoba pełnoletnia, no to już jakby no, nie ma potrzeby dodawania kolejnej osoby. Także tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ta grupa docelowa to też wynika z diagnozy, gdyż diagnoza wykazała, że Dom Kultury mamy pewien, jeśli mamy doskonałą pracę, współpracę i działalność opartą na dzieciach i z dziećmi, czy na seniorach, to mamy problem z młodzieżą. Chcemy po prostu przez ten program sprowokować młodzież do współpracy, do współdziałania i do robienia tego, co ich interesuje i co dla nich jest istotne, ważne, gdyż no, tej grupy brakuje jakby w naszym działaniu. Proszę, mam jakąś podpowiedź, że co? Aha. No proszę Państwa, są Państwo jeszcze, którzy mówili do dyspozycji, żeby dograć jakieś indywidualne rzeczy. Prosimy schłodzić emocje kawą lub mineralną. Dziękuję. Na tym kończymy oficjalne spotkanie.